Cześć, witam Was na kanale Fajna Telewizja. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, ponieważ zatrzymałem się w Katowicach w hotelu Silesian i co więcej chciałbym powiedzieć o tym hotelu, jaki standard możemy oczekiwać, czy jest godny polecenia i czy warto tu się zatrzymać w czasie przejażdżki, podróży czy też wycieczki, na przykład do Katowic. Zapraszam Was do oglądania. Sam pokój hotelowy jest oczywiście wykonany w tradycyjnym stylu hotelowym, czyli duże łóżko podwójne, jakieś biureczko, telewizor na ściance, oczywiście szafeczka, lampeczka obok. Mamy też do dyspozycji zestaw do parzenia kawy, czyli czajniczek ekspresowy, szklaneczki, jakieś kawki do tego, łazienka w stylu oczywiście standardowym, czyli prysznic, toaleta, umywalka, wszystko czyste, nie ma się jakby do czego doczepić, nie ma tu żadnych dużych luksusów, jeśli chodzi o hotel Silesian, ale hotel jest trzygwiazdkowy i co na plus dużych hotelu, możemy tutaj użyczyć sobie takich atrakcji jak basen, jacuzzi, saunarium, sauna sucha, mokra i sauna na podczepie. Dodatkowo możemy skorzystać sobie z masaży, są one w jakichś umówionych godzinach i kosztują na przykład standardowy, klasyczny masaż półgodzinny 65 zł. Także też dodatkowo tu w hotelu możemy skorzystać z takich oto atrakcji. Samo położenie hotelu jest nieco na obrzeżach Katowic, jest tu wylotówka A4, także mamy też z jednej strony dobre połączenie, skomunikowanie z pozostałymi miastami z Śląska, ale z drugiej strony do centrum jest dobre 20 minut na pieszo, także jeśli typowo chcecie zatrzymać się w centrum Katowic i codziennie podróżować sobie, spacerować po Starówce, to tutaj w tym hotelu może tego właśnie zabraknąć, bo spacerek może być dosyć dłuższy, albo na przykład trzeba podjechać gdzieś autobusem lub też samochodem. Podsumowując mój wyjazd w hotelu Silesian w Katowicach, jestem tutaj zadowolony z pobytu, polecam Wam szczerze ten hotel, łóżko jest przede wszystkim wygodne, nie ma tu żadnego hałasu w pobliżu, tak jak mówiłem, jest to obrzeża, są to obrzeża Katowic, więc nie ma tu jakiegoś sporego hałasu, jest niedaleko lotnisko, co prawda jest ono turystyczne, czy też używane sporadycznie, nawet nie chciałem zauważyć jakiś samolot, niestety nic nie zauważyłem, także nie przejmujcie się tym, że jest tutaj lotnisko, ponieważ tutaj żadnych samolotów, Boeingów, czy też innych uciążliwych hałasów nie uznacie, więc cisza, spokój, spokojnie można odpocząć podczas jakiegoś wypadu do Katowic, czy też podróży służbowej. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. U dołu ekranu znajdziecie przycisk, który naciśniecie, a będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!